Na terenie województwa pomorskiego odbędzie się zbiórka podpisów pod projektem uchwały w sprawie zatrzymania rozwiązań Zielonego Ładu. Z inicjatywą utworzenia komitetu, który zajmie się zbiórką podpisów, wyszła radna sejmiku Natalia Nitek-Płażyńska. Rolnicy, myśliwi, działacze Solidarności i samorządowcy wspólnie przekonują, że Zielony Ład niesie za sobą zagrożenia. Zielony Ład wprowadzany w taki sposób, jaki jest wprowadzany, z takimi założeniami, jakie są zgromadzone w tej jednej wielkiej księdze, one skazują nas na ubóstwo i skazują nas na margines. Szkodliwe zapisy dotyczą nie tylko rolnictwa, choć rolnicy jako pierwsi zaczęli o tym mówić. Od roku strajkują na ulicach polskich miast, ale i w Brukseli, gdzie rozwiązania Zielonego Ładu mają swój początek. To ma wyglądać tak, jak jest dzisiaj w Ukrainie. Dzisiaj w Ukrainie potentat to nie ma 300 tysięcy, jak my żeśmy się dowiedzieli, hektarów, tylko ma 1 000 000 hektarów. I zarządzają tym normalnie koncerny, a nie rolnicy. Realizacja takiego scenariusza to zagłada polskiego rolnictwa, dlatego że większość polskich gospodarstw to gospodarstwa rodzinne. Ewentualne wpuszczenie na polski rynek żywności z krajów Mercosur już całkiem pogrąży polskie rolnictwo. Nie chcemy, żeby Polacy musieli jeść żywność z krajów poza Unii Europejskiej, które nie podlegają wymogom, jeżeli chodzi o produkcję. Przez to ich żywność, śmiem twierdzić, że jest mniej bezpieczna. Z Zielonego Ładu wynikają różnego rodzaju ograniczenia. I proszę mi wierzyć, my nie jesteśmy w stanie absolutnie wytrzymać konkurencyjności z rolnictwem z innych regionów świata. Mam na myśli tutaj Ukrainy, Rosji, Argentyny, Brazylii, Kanady czy Chin. Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego Natalia Nitek-Płażyńska wyszła z inicjatywą utworzenia komitetu Zielony Ład Stop. Założyliśmy komitet Zielony Ład Stop po to, ażeby złożyć projekt uchwały do Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie i spełnienia postulatów strajkujących rolników. Komitet będzie zbierał podpisy pod uchwałą od mieszkańców województwa pomorskiego.